Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kamiński. Będę miał ogromną przyjemność dzisiaj porozmawiać z naszym gościem specjalnym, a także uczestniczyć w tym spotkaniu, które jest niezwykłą okazją, żeby przywitać w naszym kraju naszego najszybszego kierowcę. Drodzy Państwo, jestem też na co dzień dziennikarzem i mam ogromną przyjemność dzisiaj poprowadzić się to spotkanie. Jestem też wielkim fanem naszego znakomitego Roberta. Drodzy Państwo, witamy wszystkich zgromadzonych na sali. Oczywiście witamy tych, którzy śledzą naszą relację online. Cieszymy się, że Państwo są wspólnie z nami. Drodzy Państwo, pozwólcie, że przede wszystkim przywitam gościa specjalnego. Robert, śledziliśmy przez ostatnie miesiące wszystko to, co działo się z Twoim udziałem. Trzymaliśmy kciuki, cieszymy się, że jesteś w tym bardzo ważnym miejscu dla Twojej kariery i oczywiście trzymamy kciuki za to, co będzie działo się w ciągu najbliższych miesięcy. O tym będziemy mieli okazję dzisiaj porozmawiać. Powiem tak, testy rekrutacyjne w Williamsie i te emocje do pełna, kiedy wykorzystał hasło reklamowe LOTOS-u, towarzyszyły nam przez ostatnie miesiące. To jest Twoja pierwsza wizyta w Polsce od bardzo długiego czasu i cieszymy się, że dzisiaj będziemy mogli sobie porozmawiać. Robert Kubica, Państwo, witamy bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, dziękujemy grupie LOTOS za możliwość tego spotkania. To jest spotkanie, z którego podpisana umowa o współpracy grupy LOTOS S.A. i Roberta Kubicy, a gospodarzami spotkania są pan Piotr Ciach, członek zarządu grupy LOTOS S.A. Witamy. Pan Witold Pasek, dyrektor ds. Marketingu grupy LOTOS S.A. Witamy. Oraz pan Adam Pawłowicz, wiceprezes ds. Handlu spółki LOTOS Paliwa, zarządzającej siecią stacji LOTOS. Drodzy Państwo, pozwólcie, że na początek kilka takich informacji technicznych. Bardzo prosimy, aby Państwo wzięli udział w tej dyskusji, w tej rozmowie z Robertem, która została zaplanowana po prezentacji, po wystąpieniu naszych prelegentów. I bardzo proszę, aby Państwo kierowali do niego pytania związane przede wszystkim z tematem naszego spotkania, czyli z podpisaniem tej umowy sponsoringowej dotyczącej przede wszystkim tej współpracy sportowej. Jeśli chodzi o pytania biznesowe związane z firmą bezpośrednio, to prosimy je kierować do Biura Komunikacji. Dzisiaj to nie jest miejsce, aby takie pytania zadawać. Koncentrujemy się na naszym gościu specjalnym. Cieszymy się, że Robert jest z nami. Bardzo proszę, żeby Państwo te pytania zadawali podczas tego spotkania tutaj otwartego, podczas sesji pytań i odpowiedzi, bo później po prostu od takiej szansy spotkań i rozmów indywidualnych nie będzie. Tak więc mam nadzieję, że Państwo owocnie wykorzystają tę okazję. A zatem, panie i panowie, jeszcze raz witając bardzo serdecznie. Przechodzimy do meritum. Na początek pytanie do pana prezesa Piotra Ciacha. Panie prezesie, grupa LOTOS ma w swoim teamie, używając języka takiego wyścigowego, Formuły 1 w swojej stajni, ma wielu znakomitych sportowców. Moje pytanie, jeśli chodzi o Roberta, który wyrósł absolutnie na pozycję lidera sponsoringu, drodzy Państwo, dlaczego zdecydowaliście się na tę współpracę, a jak zrobić, jaki był powód współpracy? Oczywiście, używając terminologii wskazanej tutaj, LOTOS ma dość dużą stajnię sportowców, których sponsoruje, natomiast dołączenie Roberta Kubicy do grona ambasadorów marki LOTOS jest naprawdę dużym sukcesem spółki LOTOS. Jest to ambasador szczególny, z uwagi na fakt, że sporty motorowe są dla koncernu paliwowego, jakim jest LOTOS, takim swoistym DNA, a Robert Kubica jest najlepszym, najszybszym polskim kierowcą. Od samego początku rozmów pana Roberta kibicowaliśmy mu mocno w podpisaniu umowy z Teamem Williamsa. Wierzyliśmy, że to jest początek, po podpisaniu tej umowy, początek kolejnego etapu jego sukcesów i dzięki zarówno tej umowie, jak i naszej umowie z panem Robertem marka LOTOS pojawi się na kombinezonie sportowca stopniowego najbardziej prestiżowej w serii wyścigów na świecie. W tej chwili jakby nasza współpraca
praca jest o tyle szczególna i wyjątkowa, że LOTOS w swojej strategii stawia na rozwój innowacji, na doskonalenie produktów, procesów, technologii, a Robert Kubica w swoim zespole tak naprawdę realizuje podobne zadania. Też ma pomóc Jensowi w osiągnięciu jak najlepszych wyników. LOTOS od wielu lat jest sponsorem polskiego sportu. Sponsorujemy tak naprawdę najważniejsze i najpopularniejsze dyscypliny sportowe, takie jak piłka nożna czy skoki narciarskie. Mamy zarówno wieloletnią umowę z sponsorem polskiej reprezentacji piłki nożnej, jak i Polskiego Związku Narciarskiego. Ale to nie jest wszystko, bo oczywiście sponsorujemy sporty motorowe, tenis. Do grona naszych ambasadorów należy chociażby Agnieszka Radwańska, Robert Kubica czy Kuba Błaszczykowski. Wspieramy także, a można jeszcze dodać, że w ostatnim plebiscycie przyglądu sportowego najpopularniejszego sportowca 2017 roku 1/4 sportowców, to byli sportowcy sponsorowani bądź wspierani przez grupę LOTOS. Wygrała oczywiście drużyna sponsorowana przez grupę LOTOS. Z 3 ambasadorów spółki LOTOS stanęło na podium. Wspieramy także rozwój młodych talentów, chociażby poprzez Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich, przy zastępców mistrza. I myślę, że osoba pana Roberta Kubicy, jego determinacja, jego postawa, dążenie do osiągnięcia zakładanego celu jest znakomitym przykładem dla typowych sportowców w rozwoju swoich talentów, a my tylko staramy się w tym pomóc. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Robert, pytanie do siebie odpowiem. Z twojej perspektywy współpraca z LOTOS-em wygląda? Kto się zgłosił, kiedy się zgłosił, kiedy zaczęły się te rozmowy, kiedy zaczęły się konkretne takie istotne fakty, które doprowadziły do tego miejsca, w którym jesteśmy? Dzień dobry. Zrobimy mały facet wcześniej. Chciałbym wszystkich przywitać. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. To jest jakby mój powrót do grupy LOTOS i współpracy z grupą LOTOS. Na początku był pierwszy kontakt w 2013 roku, kiedy wracałem tak naprawdę do aktywnego sportu po moim wypadku i tak naprawdę grupa LOTOS odegrała bardzo ważną rolę w moim powrocie i po raz kolejny spotkałem się, kiedy tak naprawdę wracam już nie do aktywnego ścigania, ale do padoku Formuły 1. Razem z grupą LOTOS byliśmy w stałym kontakcie, jeśli chodzi o już poprzedni rok. Było dużo rozmów, które tak naprawdę może zostawmy tutaj bardziej prywatnych, jeśli chodzi o możliwości mojego ścigania się w przyszłym roku, w tym roku. Ale tak się nie stało. Jak wszyscy wiecie, podpisałem umowę z Williamsem, jeśli chodzi o moją rolę. Jest to rola trzeciego i rezerwowego kierowcy i też kierowcy rozwojowego. Jest ona bardzo ujęta w 3 słowa, tak naprawdę jest sporo pracy i bardzo się cieszę, że też udało się tak naprawdę nawiązać współpracę z grupą LOTOS w tej roli. Jest to, uważam, duży plus dla mnie, jednak móc kontynuować tą współpracę naszą, którą zaczęliśmy, mimo to, że w pewnym momencie się rozstaliśmy, mieliśmy inne cele i inne plany, jednak powrót do tak ważnej dla mnie grupy i firmy, która wspierała mnie przez tak naprawdę całą moją karierę rajdową, czyli 3 sezony razem spędziliśmy na trasach rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Teraz połączyliśmy się i wracamy w innej roli, ale uważam, że też jednak możliwość naklejenia czy też naszycia na kombinezon polskiej firmy jest to coś wyjątkowego i mam nadzieję, że właśnie ta unikalna możliwość jest też doceniana przez grupę LOTOS i miejmy nadzieję, że nasza współpraca będzie się układać jak najlepiej. I cóż, ja zrobię ze swojej strony wszystko, co w mojej mocy, tak naprawdę, żeby to był początek mojego powrotu do Formuły 1 i miejmy nadzieję, że tak jak większość tutaj kibiców i fanów i do osób zgromadzonych trzymała kciuki za to, żebym startował w Grand Prix Formuły 1. Miejmy nadzieję, że tak kiedyś się stanie.
za to trzymam kciuki już dzisiaj. Oczywiście życzymy Ci jak najlepiej. Cały czas będziemy śledzić wszystko to, co będzie działo się w najbliższych tygodniach. Pewnie pytania dotyczące tego też się pojawią. Panie dyrektorze, ta wartość biznesowa oczywiście jest bardzo istotna. Domyślam się, że w grupie Lotos jest mnóstwo fanów talentu Roberta, ale porozmawiajmy z Waszej perspektywy, czy Wam to się opłaca i jakie korzyści z tego chcecie wynieść? Sponsoring to nie sztuka rozdawania pieniędzy, tylko sztuka zarabiania pieniędzy. Jakby to dziwnie nie brzmiało, ale my jesteśmy rozliczani bez sympatii czy wsparcia dla nas rozliczają twarde cyferki i naprawdę możemy być dumni z tego, że jesteśmy na czele rankingu firm, które są najlepsze w sponsoringu. Każdą złotówkę, którą my wydajemy na sponsoring, wraca do nas zwielokrotniona 7-8 razy, to jest średnia, wraca do nas w zwrotach medialnych, ale wraca także we wsparciu sprzedaży. W związku z tym my możemy oczywiście cieszyć się z ubiegłorocznego rekordu, który wyskakali nasi skoczkowie narciarscy, czyli każda złotówka zainwestowana w skoki narciarskie wróciła do nas podzielona 42 razy, ale nie ukrywamy, że chcemy, żeby sponsoring, o który teraz ogłaszamy, żeby Robert Kubica przyniósł tych złotówek jeszcze więcej, bo to się na koniec dnia liczy. My oczywiście wybieramy sobie bardzo starannie startupców, których chcemy wspierać. To muszą być pewne cechy jakby spójne z naszym przekazem reklamowym. To muszą być albo drużyny, albo startupcy, którzy to albo to naj osiągają. No i nie ma co specjalnie się zgodzić. W tym wypadku jest to, wpisuje się 100% w naszą filozofię, ale oprócz tego, że się wpisuje w filozofię, to wpisuje się też plany biznesowe, myślę, że prezes Pawłowicz kilka słów o tym powie. Panie prezesie, to zapytamy, bo drodzy Państwo, może Państwo już widzieli na stacjach Lotosu, wspieram Kubicę, tankuję na Lotos, tankuję na Pleki, już się pojawiły. No i teraz, panie prezesie, pytanie dotyczące konkretnych działań marketingowych. Kiedy Roberta będziemy mogli spotkać, znaleźć na stacjach Lotosu? Roberta Kubicę, tak jak pan pokazał, już można wspierać tankując na Lotos. Te naklejki są już dystrybuowane przy kasach na naszych stacjach. To jest jakby element naszej filozofii. Chcemy budować lojalność klientów, lojalność konsumentów wokół marki Lotos dzięki wielkim ambasadorom tej marki, takim jak Robert Kubica. Tankując na Lotos wspieramy Roberta Kubicę, bo te pieniądze, które zostawiacie Państwo jako konsumenci na naszych stacjach, trafiają w drodze sponsoringu do Roberta Kubicy. Robert będzie ambasadorem marki Dynamic. To jest nasz napój energetyczny, który ma już 20 lat. 20 lat Dynamic funkcjonuje na rynku, ta marka. No i uznaliśmy, że jest to najlepszy moment, korzystając też z tej okazji, jaką jest dzisiejsze podpisanie umowy, żeby tę markę odświeżyć, korzystając z osoby Roberta Kubicy. Chcę powiedzieć, że w zeszłym roku myśmy zmienili w ogóle filozofię sprzedaży tego produktu. Zanotowaliśmy niezwykły skok, prawie 35% wzrost sprzedaży naszej własnej marki w kategorii energetyków. Życzę wszystkim takich sukcesów. Ta marka osiągnęła 20% całej kategorii, czyli 20, co piąta puszka energetyków sprzedawanych na naszych stacjach to jest nasza marka własna. W tym roku chcielibyśmy, żeby to była 1/3 i do takiego celu będziemy dążyli, a osoba Roberta Kubicy nam w tym pomoże. Faktycznie będziemy mogli pokazać Państwu nową odsłonę, mam nadzieję, w obecności, być może nie w tym momencie, ale później Roberta Kubicy. Ten nowy produkt w nowym launchu będzie w pierwszej połowie czerwca dostępny na stacjach. I wtedy Państwo zobaczycie, jak to będzie wyglądało i w jaki sposób Robert Kubica będzie wspierał ten produkt. Marka Dynamic to nie tylko energetyk, to przede wszystkim paliwa. Paliwa szlachetne, te najlepsze.
Naj. I to nie tylko produkty dostępne na stacjach, ale to także oleje. Ja bym chciał w imieniu tutaj kolegów z naszej siostrzanej spółki Lotos Olej powiedzieć, że oni również bardzo się cieszą z tego, z obecności Roberta, bo Robert będzie wspierał również wszystkie oleje marki Lotos. Także jest to dzięki działalności i zaangażowaniu grupy Lotos, my jako spółki zajmujące się poszczególnymi segmentami możemy z tego skorzystać. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Zatem wiemy już, jak będzie wyglądała współpraca, jak to będzie wyglądało na stacjach Lotosu. A zatem, skoro poznaliśmy już zakres tej współpracy, to jest odpowiedni moment, panie prezesie, Robercie, aby tę umowę podpisać. Drodzy Państwo, to jest właśnie ten moment, w którym następuje oficjalne podpisanie umowy pomiędzy grupą Lotos S.A. a Robertem Kubicą. Wielkie brawa, dziękujemy, gratulujemy. Drodzy Państwo, ta umowa stała się faktem. Robert, pytanie dotyczące tej współpracy. Czy Ty masz swoje ulubione produkty, które znajdujesz na stacjach Lotosu? Produkty Lotosu są zawsze najlepsze. Produkty Lotosu słyną z tego, że są najlepsze, oczywiście od paliw po oleje dla swoich samochodów, dla własnych samochodów, ale też coś dla nas możemy znaleźć, tak jak wspominał prezes tutaj i wspominaliśmy, będziemy starać się wykonać energetyka najlepszego na rynku, tak? Dlatego wszystkich zapraszam. Ja zresztą, to nie jest marketingowe działanie, ale nie piją kawy, niestety, albo niestety. Dlatego energetyki są częścią mojego życia. Oczywiście w ilościach, które jest to wskazywane. I dlatego wszystkich zapraszam już od czerwca. Miejmy nadzieję, że będą lubiane i będę w stanie też tak naprawdę pomóc z dotarciem do celów, które grupa Lotos ma poprzez moją osobę. I miejmy nadzieję, że będę też w stanie wspierać grupę Lotos, jeśli chodzi o wizerunek, ale też o doświadczenie może. I dzięki mojej osobie wszystkie cele, które zostały sobie grupa Lotos założyła, zostały osiągnięte. Lotos to oczywiście najnowocześniejsza rafineria, to znakomite paliwa, to oczywiście w klubie Lotosu świetni sportowcy, Robert Kubica, nasi sportowie narciarscy, nasi piłkarze oczywiście. Tutaj w tym momencie, drodzy Państwo, warto przypomnieć, że Lotos otrzymał nagrodę biznesu sportowego za najlepszy sponsor i kampanię marketingową. No i pytanie, panie dyrektorze, jak to się robi? Jak się osiąga taki sukces? Natomiast statuetki są oczywiście bardzo miłe, potem trochę trudne do odkurzania, natomiast my nie żyjemy statuetkami, my żyjemy cyferkami. Jeżeli mamy najwyższy chyba w branży wzrost sprzedaży pozapaliwowej, myślę, że pan prezes Powolicz pokiwał, to nie bierze się zniknąć. To jest to, że te nasze reklamy, ten nasz przekaz marketingowy nie wpada w próżnię. Statuetka ok, ale niech to ma przełożenie potem w kasie i niech na tym zarabiamy. No, wyniki firmy pokazują, że potrafimy zarabiać, dzielimy się dywidendą z udziałowcami i z tego jesteśmy rozliczani. To jest oczywiście bardzo miłe i tej przyjemności sobie nie odmówię, żeby powiedzieć, że w ostatnim raporcie na temat sponsoringu nasze zwroty medialne są wyższe niż dwóch kolejnych spółek Skarbu Państwa znajdujących się na miejscu.
jak najszybciej, najwyższe zalecę wszystkim i najszybciej. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, to jest ten moment, to jest ta chwila, kiedy oddajemy głos Państwu. Jeśli są pytania, to jest okazja do tego, żeby zadać pytanie Robertowi. Ja przypomnę, że teraz pierwsze pytanie już pada, a zatem bardzo proszę. Chcę z możliwości słowska. Ja chciałam zapytać troszkę z innej beczki, mianowicie czy kondycję Juliusa, czy zdiagnozowany został ten problem i czy wiadomo, co on zrobić, żeby te osiągi i wyniki w następnych wyścigach były lepsze, jak postępują pracę. I druga rzecz, którą chciałam zapytać, to o endurance. Czy planuje Pan wzięcie udziału z Manorem w WEC? Zacznijmy od pierwszego pytania, albo inaczej zacznijmy od drugiego, które jest łatwiejsze i krótsze. Po testach, które zrobiłem w Aragon i testy poszły w miarę dobrze, jeśli mam być szczery. Ogólnie problemem w tym roku jest czas. Czasu brakuje i akurat jest to pozytywna rzecz. Przez ostatnie dwa lata tego czasu miałem nawet zbyt dużo, a w tym roku tego czasu będę miał naprawdę bardzo mało, dlatego zdecydowałem, że nie wystartuję w sezonie mistrzostw świata długodystansowych wyścigów. Skupiam się na roli z Williamsem i na sezonie Formuły 1. Nawiązując do pierwszego pytania, Formuła 1 jest skomplikowanym sportem. Wiem, że to wygląda wszystko bardzo łatwo i prosto, ale jednak jest to bardzo skomplikowany sport, dlatego też niemniej tutaj rola moja rozmawiania o naszych problemach i nie byłoby to fair. Każdy zespół sądzę ma problemy, Formuła 1 wszystko może się zmieniać bardzo szybko, dlatego też niektóre rzeczy, które musimy popracować na tym, już są podjęte kroki nad rozwiązaniem pewnych problemów, czy też rzeczy, które należą do poprawy. Oczywiście jak to zawsze w każdej dziedzinie sportu i życia, niektóre rzeczy potrzebne jest parę godzin, chociaż parę godzin jest to optymistyczne podejście. Do niektórych rzeczy są to proszę na miesiące lub też na lata, także tutaj nie można się spodziewać jakichś większych skoków w przeciągu dwóch tygodni, ale każdy członek zespołu pracuje na pełnych obrotach, żeby ten bolid sprawował się coraz lepiej i zostały podjęte już pewne prace nad rozwiązaniem pewnych problemów, które mieliśmy w Australii i miejmy nadzieję, że Bahrajn już będzie lepiej. Bardzo proszę o kolejne pytanie. Krzysztof Sendecki, Radio Z. Do Pana Roberta Kupicy mam pytanie. Pan mówi, że ma bardzo mało czasu. Ja chciałem zapytać, czy są jakieś różnice, oprócz tego, że Pan w niedzielę w wyścigach nie jeździ, jeśli chodzi o pracę kierowcy testowego, a kierowcy pierwszego, kierowcy, który bierze udział w wyścigach, tak na co dzień? Różnice są. Tak naprawdę, mimo to, że pracuję bardzo blisko kierowców wyścigowych i całego zespołu, mam zupełnie inne zadania i też tak naprawdę inaczej podchodzę do tej pracy. Samo to, że często bywa tak, że siedzę na torze z inżynierami do 12 do północy, gdzie jeśli startowałem, no to nie można było siedzieć do północy na torze, kiedy dzień później w rano się miało wyścig czy też testy. Chociaż bywało tak, że nawet za dobrych czasów moich, kiedy się ścigałem, też wychodziłem z późno z padoku. Jest dużo więcej pracy, jeśli chodzi o fabrykę. Schemat tak naprawdę pracy wygląda tak, że w fabryce spędzam dużo więcej czasu niż gdybym się ścigał, ponieważ to pozwala też nam być bardziej efektywnym, jeśli chodzi o wykorzystanie czasu. Przykład na przykład do Bahrajnu, ja dopiero wylecę w środę wieczorem, czyli przylecę w czwartek rano na tor, gdzie gdybym był kierowcą wyścigowym, to by się wydarzyło dużo wcześniej. To dlatego, że przez dwa dni poprzedzające Grand Prix będę w symulatorze. To samo będzie po
Wiśniewski, wracam w niedzielę rano, żeby zaoszczędzić czasu, żeby wrócić z grampy przed naszymi kierowcami wyścigowymi i już jakby początkowe prace wykonać zanim cały zespół wyścigowy wróci do fabryki, ponieważ tak naprawdę Forma 1 my widzimy w niedzielę mechaników, członków zespołów, która ilość na telewizji jest minimalna. 20, 30, 50 osób. Tak naprawdę około 50 osób składa się zespół. Ta liczba jest ograniczona. Dawniej, 10 lat temu było na wyścigu, każdy zespół przywoził 80 lub nawet ponad 100 osób. Ta liczba została ograniczona, ale w fabryce tak naprawdę pracuje Williams, liczy 680 osób, które pracują tylko i wyłącznie nad bolidem Formuły 1, ponieważ firma Williams, jeśli chodzi o poza Formułę 1, to jest jeszcze większa liczba osób. Znaczy, Formuła 1 naprawdę jest sportem drużynowym. My widzimy w telewizji i skupiamy się na zawodnikach, ale tak naprawdę jest to bardziej dużo bardziej skomplikowane, niż nam się wydaje. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie. Dzień dobry, Maciej Starczyk z Onetu. Pytanie, no nie wiem do kogo skierowane, ale chodzi mi o jakieś szczegóły tej umowy, czy jest to sponsoring Roberta Kubicy, czy w jakiś sposób wspieranie Williamsa i czy w przypadku, gdyby na przykład była szansa, żeby Robert został kierowcą wyścigowym Williamsa, czy wtedy będą te środki przekazywane do zespołu, troszeczkę szczegółów poprosić. To może pan dyrektor Pasek na początku. Umowa jest roczna, umowa jest zawarta z Robertem Kubicą i dotyczy sponsorowania zawodnika i zaangażowania zawodnika w działalność marketingową grupy Lotos. Mam drugą umowę z zespołem Williamsa, natomiast ta umowa dotyczy tylko, tak naprawdę precyzuje zasady współpracy trójstronnej, w jakich wypadkach nawet Kubica na naszych imprezach może się pojawić, na przykład w pełnym stroju Williamsa, jak możemy nawiązywać do naszych wypowiedziach marketingowych do współpracy z teamem Williamsa, czy jakie są zasady na przykład wykorzystywania zdjęć spadochronu czy z treningów. I to właściwie, jeżeli chodzi o szczegóły, to staje się wszystko, co moglibyśmy i chcielibyśmy zdradzić. Bardzo proszę, pan. Panie dobry. Tomasz Zapert, Zbigowni do Rzeczy, Warszawa i Dziennikarz Sprawiedliwego. Mam pytanie do pana Roberta. W ubiegłym roku, kiedy realizował pan miejsce w Gigancie ze zespołem rosyjskim Biwarem, sugerowano, że jego sukcesie zadecydował lobbying rosyjskiego, rosyjskich koncertów paliwowych. Czy sądzi pan, że wsparcie do tego może zmienić tę sytuację? I czy to jest tylko myślenie intencjonalne? Dziękuję. Po raz kolejny, formalnie jest sportem skomplikowanym. Ja z mojej strony robię wszystko i zawsze tak było, że staram się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. W niektórych momentach to nie wszystko ode mnie zależy. Tutaj, czy decyzja Williamsa była spowodowana tym czy innym, nie mnie tu oceniać i chciałbym w ogóle o tym nie rozmawiać. Trzeba zaakceptować ją, ponieważ tak naprawdę każda decyzja, czy jest radosna, czy bolesna, należy akceptować i robić swoje. Dlatego też, kiedy dostałem propozycję nowej roli zespołu, to musiałem, to nie było tak, że się pogniewałem i nie chciałem tego robić, tylko tak naprawdę głównym zadaniem, czy też wątpliwościami było to, że przy podejmowaniu się tej pracy na pewno da mi możliwość spełnienia mojej pasji, ale też czy nie będzie problemem to, że oglądanie moich kolegów, czy też bywali z poprzednich lat, czy też kolegów zespołowych, będzie na pewno takie fajne. I okazało się, że tak naprawdę krok, który podjąłem, decyzję, którą podjąłem, uważam za właściwy. Jednak cel jest jasny i
miejmy nadzieję, że ten właśnie krok, który, ponieważ większość uważam, no, odebrała tę decyzję jako koniec marzeń, koniec celów, czy też jakąś bardzo negatywną informację. Oczywiście też chciałbym startować, ale jednak bycie w Padoku i realizacja mojej pasji, dla której tak naprawdę żyję i która daje mi energię do wstawania rano i dawania z siebie maksimum, nawet w roli, w której się znajduję, właśnie jest bodźcem tej pracy i tak naprawdę należy podziękować, mówię sobie, że dzięki nim jestem w stanie realizować swoją pasję i zrobić kolejny krok do miejmy nadzieję, kiedyś startu Formuły 1. Czekamy na kolejne pytania. Przypomnę, to jest jedyna okazja, żeby zadać się pytanie. Później, drodzy Państwo, już wcześniej zaplanowane rozmowy indywidualne. Bardzo proszę. Mikrofon. Dzień dobry. Klub kibiców Roberta Kubicy. W imieniu wszystkich fanów chcieliśmy podziękować za aktywność na Instagramie. Bardzo się z niej cieszymy. Mamy taką wtedy możliwość poznać bliżej pracę, jaką pan wykonuje poza torem, poza garażem. Dziękujemy bardzo. Bo sam podkreślam, że wsparcie kibiców dla ciebie jest niezwykle istotne. Niezwykle to jest dobry story, że jesteśmy inne razy, że trzeba widzieć, tak? Zrobimy. Dobra, lubię, a robię swoje. Dobrze, pan może ci to mogę zrobić. Nie. Okej. Okay. Żeby nie było, że ktoś mi to robił, to zrobimy. Zaczniemy od tutaj. Tak. Dobrze, to ja to opowiadam. Proszę Państwa, teraz tak, bieżąca relacja, oczywiście online z tego, co się dzieje podczas podpisania umowy mocowskiej pomiędzy grupą Rotosesta a Robertem Kubicą. Robert, wracając do kibiców, oni Ci dają niezwykłe wsparcie i niezwykle mocno kibicują w najróżniejszych miejscach na całym świecie, można powiedzieć, że w Barcelonie bardzo dużo osób praktycznie było przez te wszystkie dni testowe. Tak, no w ogólnie w moim życiu sporo się zmieniło przez ostatnie lata, przez ostatnie 8 lat. I jednym z fajniejszych odkryć, czy też ewenementem tego wszystkiego jest to, że kibice zawsze byli ze mną, czy to się ścigałem, czy nie, czy byłem w rajdach, czy jeździłem w Szwecji, w mrozie, czy w błocie walijskim, czy w upale włoskim, na rajdach, czy też poza rajdami, nawet w sezonach, gdzie naprawdę mało jeździłem, to zawsze kibice byli ze mną i to jest naprawdę bardzo motywujące, mimo że przechodziłem przez ciężkie momenty i tak naprawdę większość mogła stracić nadzieję. Uważam, że kibice moi przeszli przez ciężkie czasy, ale wiara czyni cuda i tak naprawdę dziękuję bardzo za to, ponieważ wierzyć nie kosztuje, a czasami wiara czyni cuda i uważam, że tak po raz kolejny podkreślę, że decyzje, które zostały podjęte przez Williamsa i nie tylko przez powiedzmy, które tak naprawdę dały trochę negatywny obraz całych ostatnich 12 miesięcy. Trzeba popatrzeć na bardzo bardziej szerszy obraz ostatnich 12 miesięcy i właśnie ta wiara dzięki kibicom i też doping przyczyniła się, że wróciłem do padoku i tak naprawdę mam z tego, co jest bardzo zaskakujące, nawet nie zaskakuje, mam z tego dużo fanów i dużo czerpię z tego przyjemność, co jest podstawą do, uważam, dążenia do celu i do poprawy. Wspominałeś o tym, że to jest drugi etap, jeśli chodzi o tę współpracę z grupą Lotosa. Ta pierwsza współpraca to były wyścigi, to były rajdy, przepraszam. Teraz będziesz kierowcą testowym, kierowcą rozwojowym w Williamsie.
Kiedy pojawiła się taka prawdziwa, realna szansa na to, żeby powrócić do ścigania? Wspominałeś o tym, że te ostatnie kilkanaście miesięcy to był ten czas, kiedy nie miałeś za bardzo co robić, że teraz jest intensywny okres, wtedy było sporo nudy i wolnego czasu. Kiedy pojawi się ten sygnał, że to jest nadzieja, szansa na to, żeby do Formuły 1 wrócić? To był skomplikowany proces, ponieważ tak naprawdę jedyną osobą, która podejmowała decyzję, czy też decydowała o tym, byłem ja sam. To się wydaje bardzo proste, ale wszystko zdarzyło się w głowie. Kiedy zdecydowałem o zakończeniu kariery, czy też przygody z rajdami, zacząłem pracować nad samym sobą, żeby powrócić do ścigania się w jak najwyższym poziomie, na jak najwyższym poziomie w wyścigach. Przechodziły przez myśli też możliwości, były różne kategorie. Tak naprawdę, jeśli miałbym wybrać jeden moment, który pokazał mi i też otworzył może oczy, znaczy nie oczy, dał mi świadomość tego, że nie wszystko jest stracone, to były pierwsze testy z Renault w Walencji w czerwcu ubiegłego roku. Chociaż tak naprawdę przygotowania do tego zaczęły się, kiedy przestałem jeździć w rajdach. Ja kiedy mówiłem, że nie miałem nic do roboty, to nie chodziło o... nie ścigałem się, ale tak naprawdę praca, którą widać wyniki tego i było widać w ubiegłym roku, zaczęła się tak naprawdę pod koniec 2015 roku i samo to, że wróciłem do formy, której najprawdopodobniej nawet nie miałem, kiedy startowałem w Formule 1 za dawnych lat. Muszę pracować dużo więcej niż dawniej, jednak wszyscy wiemy, że mam pewne ograniczenia, ale okazało się właśnie w Walencji, gdzie te ograniczenia nie są aż tak duże, żebym już nie mógł prowadzić bolidów Formuły 1 na jak najwyższym poziomie. Oczywiście czas, który spędziłem w cudzysłowie na łasce rezerwowych, ponieważ nie startując, to nawet nie byłem rezerwowym, teraz jestem na ławce rezerwowej. Jednak robi swoje. 7 lat w Formule 1 się dużo zmieniło, technologia się zmieniła, regulaminy się zmieniły. Ale bolid, którym pierwszy raz startowałem, to był, którym testowałem po właśnie tej długiej przerwie, był bolid z 2012 roku, który był bardzo podobny do tego, który ostatni raz się ścigałem w 2010 roku. I tak naprawdę to było coś niesamowitego. Uczucie, które przeżyłem przez pierwsze okrążenia, będę pamiętał pewnie do końca życia i był to jeden z piękniejszych, jeśli nie najpiękniejszy moment w moim życiu, kiedy zdałem sobie sprawę, że ta 7-letnia przerwa, 6 i 3 miesięczna, 4 miesięczna zresztą, tak naprawdę ja czułem się w bolidzie tak po raz pierwszy w domu. Nie wiem, czy to jest normalne, ale wszystko, co zrobiłem przez pierwsze 3 okrążenia, wydawało mi się tak naturalne i tak jakby ta przerwa trwała 2 miesiące. I najlepsze było to, że każdy kierowca tak naprawdę, który ma dłuższą przerwę, nie wie tak naprawdę, czego się spodziewać. I ja wyjeżdżając pierwszy raz na pierwsze okrążenie, dałem sobie tak jakby target, taki cel, jeśli chodzi o czas, tak? Powiedziałem, bo to tak naprawdę od razu po tak długiej przerwie znamy swoje punkt wyjścia jest bardzo ważny i obrałem sobie za cel jakieś okrążenie i jak przejechałem do pierwszego okrążenia, jak wyświetlił mi się czas, zdałem sobie z tego sprawę, że to wszystko jest inne niż sobie wyobrażałem i ja jestem z reguły bardzo ostrożny, jeśli chodzi o moją osobę, o cele, ale jednak zdałem sobie sprawę z tego, jak silna jest głowa i jak dużą rolę odgrywa mózg w naszym codziennym życiu i jakie to jest tak naprawdę niewiarygodne, co się stało i to, co czułem. I ciężko jest to opisać słowami, ale no wierzcie mi, że naprawdę to dzisiaj, kiedy o tym rozmawiam, mam większą skórkę żyjemy. Każdy w swoim życiu ma pewne momenty i ten moment naprawdę mi zapadnie, zostanie do końca życia i był jeden z piękniejszych w moim życiu. Robert, wiesz, że to, co mówisz, to, co wydarzyło się w twoim życiu sportowym, to jest historia, która oczywiście może być przełożona na wiele innych historii, które
każdy z nas indywidualnie przeżywa, kto ma jakiś problem. Powiedziałeś, że jesteś ostrożny w szacowaniu tego, co się może wydarzyć, ale ja bym chciał życzyć Ci tego, żebyśmy może za jakiś czas, lepiej oczywiście szybciej niż później, spotkali się i żebyś opowiedział nam o takich swoich fantastycznych emocjach, nie po powrocie do Leonidu w ogóle, tylko o powrocie do ścigania w roli tego kierowcy podstawowego w Formule 1. Dziękuję. No, czasu jest mało. Niestety lata mijają, ale miejmy nadzieję. Ja będę się starał, czy wszystko to moje moc. Dziękuję bardzo. Robert Kubica, wielkie brawa. Dziękuję bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, dziękujemy za to spotkanie. Dziękujemy, Robert, że byłeś z nami. Trzymamy kciuki, życzę powodzenia. Dziękujemy oczywiście grupie Nowos, a Państwu również dziękując. Teraz zapraszam już na te spotkania indywidualne, które zostały wcześniej umówione. Robert ma bardzo napięty plan. Anglia niebawem, Toryka, Williamsa, później oczywiście Bahrain. Tak więc dziękujemy za to spotkanie. Państwu również dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Thank you.